Proszę Państwa, stoję przed niebywałym kłopotem polegającym na tym, że mam bardzo ograniczony czas, czyli jednej godziny, a temat jest na kilka godzin, ba, prowadziłem zajęcia z architektury przez cały semestr na uniwersytecie, także w wymiarze co najmniej 30 czy 40 godzin. Jak dam radę dzisiaj z tym wykładem, to nie wiem, no ale spróbujmy. Proszę Państwa, jednakowoż kilka takich, bym powiedział, wspomnień, które wiążą się no, z dzisiejszym przyjazdem do Państwa. Te wspomnienia polegają na tym, że 62 lata temu, proszę nie pytać, ile ja mam lat, nieprawda? 62 lata temu, jako już absolwent szkoły Batorego, a jeszcze nie student Uniwersytetu Warszawskiego, pod urokiem literatury Żeromskiego na rowerze przyjechałem tu na Kielecczyznę, ażeby właśnie na rowerze przejechać od Wiernej Rzeki aż po Puszczę Jodłową. I to było moje pierwsze zauroczenie tym terenem. A potem w czasie studiów również bardzo często przyjeżdżałem na tereny, łącznie ze studentami. I efektem, że takim pośrednim, to było to, że w latach 60. organizowałem muzeum jeszcze w kamienicy Oleśnickich, dział etnograficzny w Sandomierzu. Od dzisiaj te zabytki znajdują się już w zamku, ale chciałbym właśnie jeszcze przypomnieć, że niektóre zabytki gromadzone dla tego muzeum także pochodzą tutaj z tych terenów. Oczywiście współpraca z muzeami etnograficznymi, Kielce, Radom i inne zaowocowały jakąś taką pracą. W związku z czym teren jest mi dość tak uczuciowo bliski. Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj przyjechać i odświeżyć dawne moje wspomnienia. Ja więcej o tych zagadnieniach już więcej nie będę mówił, natomiast przejdę do samego referatu. Oczywiście nie rozpocznę od ogólnych stwierdzeń dotyczących architektury czy budownictwa drewnianego, podziału typologicznego i regionalnego, więc zastanowienie się, co to jest typ, co to jest za określenie typ architektoniczny, na czym on polega. I dlatego, żeby zrozumieć, czy też zapoznać się z materiałem bezpośrednio związanym tutaj z tymi terenami, bardzo króciusieńki przegląd, taki naprawdę błyskawiczny przegląd form architektonicznych w Polsce. I macie Państwo właśnie tutaj mapę architektura drewniana w Polsce. Z mojego artykułu, związane z moim artykułem o budownictwie kurpiowskim w Atlasie Historii Polski, wydawnictwo De Martu. I tam Państwo znajdziecie także bardzo krótką informację o budownictwie ludowym. Tutaj zatem mamy ten przegląd, który za chwileczkę zobaczymy na kolejnych slajdach, ponieważ jest tego no, ogromna ilość, więc wypada kilka sekund na jedno zdjęcie, ale przy niektórych zdjęciach będę musiał się zatrzymywać po to, ażeby właśnie nawiązać do specyfiki budownictwa czy tej architektury drewnianej tego regionu. O panele
na regiony. Będę jeszcze mówił, tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że jest to oczywiście powtórzenie pewnej koncepcji, która już powstała w okresie międzywojennym. Potem profesor Ciołek, profesor Tłoczek w swoich publikacjach również takie mapy zamieszczali. Ich podział i także tutaj mój ten podział jest podziałem równoleżnikowym od Karpat aż po morze, a więc góry, wyżyny, niż środkowy, Pomorze i obszar nadmorski. Jest to profesor Ciołek w swojej wojennej pracy, która niestety ukazała się tylko jako archiwalne wydawnictwo w 1984 roku, a to było spowodowane tym, że opracował na podstawie materiałów z okresu międzywojennego i podawał mapy w granicach II Rzeczypospolitej, co w PRL-u było nie do pomyślenia, żeby to była publikacja. Tak na marginesie państwu powiem, że współdziałałem także w wydawnictwie książki Kultura Ludowa Słowiańska Kazimierza Moszyńskiego. I tam między przedwojennym wydaniem a powojennym właśnie była ta różnica, inne mapy Polski. No ale to tak na marginesie. Więc w obrębie tych regionów geograficznych tutaj będziemy mieli do czynienia z określeniem region. Region etnograficzny, region kulturowy, region architektoniczny, no w pewnym stopniu region historyczny, w pewnym stopniu wiąże się i jest związany z podłożem, czyli z regionem geograficznym. A zatem w tym układzie równoleżnikowym właśnie są te pojęcia geograficzne i potem w tych obszarach geograficznych jest podział na grupy etnograficzne czy na grupy kulturowe, w związku z czym jest bardzo prosta droga do takich określeń właśnie typologicznych. I do dzisiaj normalnie to funkcjonuje, jest najbardziej rozpowszechnione takie określenia jak chałupa, czy dom orawski z wyszką, czy podhalański, czy świętokrzyski, kurpiowski, żuławski i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj będziemy mieli pewne połączenia w terminach i geografia, historia, kultura, etnografia będą tymi elementami warunkującymi do wykreślenia grup tych typów architektonicznych. Jeszcze jedno, taka ogólna uwaga. W typie architektonicznym musimy, czy zawsze uwzględniamy kilka elementów. Przede wszystkim to będzie rozplanowanie, prawda? I po drugie materiał, surowce, drzewo, glina, słoma, kamień, potem poszczególne techniki wykonania i systemy wykonania, prawda? To znaczy konstrukcje zrębowe, plecione i tak dalej. Dalej zdobnictwo, bardzo ważne, bo nawet bardzo często zdobnictwo warunkowało pewne określenie typologiczne. Oczywiście funkcja tych budynków, bo oprócz funkcji mieszkalnej są funkcje schówkowe dla zwierząt i tak dalej. No i potem cała strefa także obrzędowości związane z architekturą, co także jest ważne
przy określaniu takich czy innych typów, czy też w obrębie już samego budynku pewnych rozwiązań funkcjonalnych, plastycznych, no także to jest związane z wnętrzem, meblarstwem, systemem ogniowym i no właściwie z całą kulturą, nie prawda? Także i społeczną, bo zwróćcie Państwo uwagę na to, że w dawnych układach przestrzennych właściwie była tylko jedna izba, a bardzo często w tej izbie były rodziny trzypokoleniowe, więc w jaki sposób to się zorganizowało życie w tym wnętrzu, no to też jest zagadnienie związane także z tąże właśnie architekturą. No ale dość tych wstępnych uwag. Teraz jeszcze jedna taka, przepraszam, ale to ciągle takie dygresje do dygresji. Mianowicie, no jadąc dzisiaj, tak z sentymentem patrzyłem, zadowoleniem na te nowe budynki, ale tych starych już nie ma, nieprawda? Krajobraz kulturowy się bardzo zmienił, dlatego też te zdjęcia, które tutaj Państwo prezentują, to są reprezentacje, ale to nie jest rzecz powszechna. Zdajemy sobie dzisiaj sprawę, że bezpowrotnie architektura drewniana ginie, nieprawda? Może nie bezpowrotnie, ale już na pewno się nie wróci do tych lat przedwojennych czy wcześniejszych, nieprawda? Tego postępu się nie da zatrzymać. I dobrze. Więc są muzea skansenowskie, jest literatura, są obiekty in situ, czyli obiekty, które zostają w terenie i pełnią funkcję muzealniczą. No ale to są tylko takie rodzynki, nieprawda? Dlatego też ja zdaję sobie sprawę, że mówiąc o architekturze drewnianej, o typologii, o regionalizacji, musimy zawsze sobie zdawać sprawę, że to są jednostkowe obiekty czasem. Jednostkowe obiekty, które zachowały się lub pamięć o nich się zachowała, podczas gdy pewnych zespołów ruralistycznych coraz mniej. Owszem, są wyjątki. Zresztą zobaczymy tutaj na tych naszych opracowaniach. I teraz jeszcze tutaj następna mapka. To będzie mapka taka orientacyjna skansenów, czyli muzeów na wolnym powietrzu. Oczywiście to nie jest jeszcze pełny zestaw, dlatego że co pewien czas dowiaduje się o nowych inicjatywach i chwała za to, że powstają różne muzea regionalne, właśnie wykorzystując te jeszcze istniejące zabytki. Ja tutaj może już po wykładzie, jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, przywiozłem trochę literatury, aczkolwiek znów literatura na ten temat jest tak obszerna i tak bogata, że trzeba byłoby rzeczywiście kilka godzin referować, żeby tą rzecz omówić. W literaturze najczęściej jest takie no, ciekawe zjawisko, że zawsze próbujemy sięgać do genezy, do pierwocin, do tych najprostszych form. No i bardzo często właśnie już od XIX, a poprzez XX wiek zawsze tą architekturę czy budownictwo drewniane rozpatruje się od tych form najniższych, czyli po prostu od szałasów. A szałasy to były albo jedno wnętrze, albo dwuwnętrze, czyli izba i sień. I takie to przykłady właśnie jedno czy dwupomieszczeniowych szałasów mamy w Karpatach. Proszę Państwa, krótkie informacje, Śląsk, budownictwo drewniane, to jest Pszczyna, właśnie muzeum w Pszczynie. Bardzo charakterystyczna na tym właśnie terenie południowej Polski, zachodnio-południowej Polski była architektura, czy budownictwo poligonalne, czyli sześcio- lub ośmioboczne, zrębowe.
bardzo charakterystyczne dla terenów polskich i tu mamy taką charakterystyczną ośmioboczną stodołę, właśnie także w Pszczynie. Obszar małopolski, to znaczy ten sąsiedni teren za Wisłą z elementami zdobniczym, które zresztą będą się pojawiały w różnych innych regionach. Bardzo charakterystyczna forma domu podhalańskiego, tak zwanego symetrycznego, z dwoma izbami, z sienią po środku. Zresztą tu jest w ogóle wielka dyskusja na temat genezy powstania takiego typu domów, no ale ja już nie będę rozwijał, bo to co najmniej pół godziny. Proszę Państwa, drugi typ niedaleko Podhala, Orawa. No dzisiaj tylko w skansenie, ja jeszcze w latach 60., 70. fotografowałem w terenie takie właśnie typy chałupy z wyżką. I tutaj, jeżeli porównamy ten typ szerokofrontowy, symetryczny z tym typem, aczkolwiek to jest zaledwie o 10 km czy 20 km różnicy, to widzimy, że tutaj jest inny typ, bo wejście jest w ścianie frontowej, ale od szczytu i za sienią są dwie izby. Zupełnie inny układ pomieszczeń. I dlatego też ten obiekt został wydzielony. Mówiliśmy o zabytkach ruralistycznych, czyli o układach wsi. Jednym z najbardziej do dzisiaj zachowawczych wsi to z Chochołów, prawda, za kościeliskami, gdzie rzeczywiście zachowuje się taki tradycyjny układ, ale żeby było śmieszniej, to za tymi zagrodami górale budują kamienicę, nieprawda, pięciopiętrową i po prostu prowadzą turystykę, prawda. Ale to jest rzeczywiście unikat na skalę może nawet europejską. Podobna sytuacja jest taka bardzo ciekawa wieś pątnicza w Kalwarii Pacławskiej, nieprawda, gdzie jest też ten szereg domów, ale on o charakterze już takim turystycznym, czyli pielgrzymowym. Tutaj mamy różnego typu obiekty zagród. O zagrodach zamkniętych również będziemy mogli mówić, dlatego że na terenie tutaj Świętokrzyskiego i Lubelskiego takie formy. To jest w tej chwili z Muzeum Wsi Lubelskiej. Podobna i ta sytuacja o zagrodach zamkniętych. Różne formy i tutaj tych terenów południowo-wschodniej Polski mamy takie bardzo charakterystyczne budynki jednoizbowe, czyli sień i izba, która zresztą będzie się pojawiała w bardzo różnych rozwiązaniach i wersjach. A zwróćcie Państwo uwagę na różne rozwiązanie dachów, na różne kształty dachów, na różne wiązania, bo to właśnie są te elementy, które różnicują typologię budynków. Podobnie i tutaj. To już zdjęcie jest archiwalne. Zdjęcie z Mazowsza Rawskiego, czyli właściwie no, też niedaleko stąd. Obiekty tak zwane wąskofrontowe, podcieniowe w literaturze początku XX wieku zwane Nordisch, czyli typowe dla terenu Polski, no cudzysłowie typowe, ale tak w literaturze to było określane. Również z pogranicza radomsko-mazowieckiego mamy takie przedstawienie domu charakterystycznego, takiego niby dworku chłopskiego. Zawsze mówiono o gankach, że to jest taka specyfika. O właśnie tutaj też domek, dworek Żeromskiego, rekonstrukcja ma także ganek, nieprawda? No i w budownictwie chłopskim również się on pojawia.
To jest obszar Opoczyńskiego, a więc bardziej na północ. Zresztą zwróćcie uwagę Państwo, jak ten dom przybiera formę obrzędową w okresie Zielonych Świątek, nieprawda? Dzisiaj już tego coraz mniej, prawda? Majenie domu. No ale to są, teraz jest, mówiliśmy, że istotą czy w rozróżnieniu typologii, ale także i funkcji poszczególnych zabytków jest kolorystyka. I tutaj mamy bardzo ciekawy przykład, kiedy izba, czyli to mieszkanie, jest malowane wapnem, natomiast część gospodarcza, sień albo przystawiona do sieni komora, stajnia, obora jest już niemalowana. Tutaj tu mamy taki wyraźny ten podział. Również mazowiecki dworek, drobnoszlachecki, taka puszczańska zagroda z kurpi białych, kurpie zielone. Mamy tutaj bardzo ciekawy przykład, wyjątkowo, oczywiście dzisiaj już tego nie ma, ale jeszcze w latach 70., jak prowadziłem badania na Podlasiu, to jest przy granicy dzisiaj polsko-białoruskiej, obszar Sokółki w kierunku na ten, to są wsie powstałe w XVI wieku w wyniku pomiary włócznej za czasów jagiellońskich. I to jest charakterystyczna, zwarta zabudowa tej wsi, właśnie tak zwanych szeregówek z pięknymi formami architektonicznymi. I tu proszę zwrócić uwagę na prawie i podobieństwo poszczególnych. To samo i w Chochołowie mamy, nieprawda? I wtedy moglibyśmy mówić o typologii. No dzisiaj już to zostaje tylko na fotografiach. Także proszę zwracać uwagę na kształty dachów. Tutaj są tak zwane dachy dymnikowe, czyli nazwa bierze się stąd, że kiedyś nie było kominów, a dym ulatniał się właśnie takim trójkącikiem w szczycie budynku. Oczywiście to jest tylko pewna tradycja. Również jeszcze do niedawna pewne układy tradycyjne wsi zachowały się na terenie Łowickiego, ale to jest wynik reformy XIX-wiecznej, kiedy powstają wsie rzędówki z kolonii tak zwanych rzędowych i budowa frontem do drogi, w odróżnieniu od innych form, gdzie się sytuuje zagrodę szczytem. Następne formy, to już kwestia, raczej to jest kurpiowskie. Tu z kolei jest bardzo charakterystyczne kaszubsko-kujawskie formy, bardzo mazurskie, również Mazury i Warmia. No i tutaj oczywiście element obcy na naszych terenach, zresztą takich elementów będziemy mieli znacznie więcej. To są domy żuławskie, powstałe w wyniku kolonizacji holenderskiej na terenach nadwiślańskich, najpierw na Żuławach, a potem wzdłuż Wisły, Bugu. I te formy są przyniesione oczywiście z północy Europy. One pod względem i rozplanowania, i pod względem konstrukcji wyróżniają się, podobnie jak i, no to już może, to jest zresztą ciekawa forma, no to są już, no i tutaj spiesząc się pokazuje pewne zupełnie dowolnie, nieprawda, wybrane architekturę sakralną, ponieważ budownictwo sakralne również dawniej i może nawet na szczęście zachowało się do dzisiaj bardziej niż chałupy, budownictwo drewniane i
typologia tego budownictwa sakralnego jest bardzo widoczna, nieprawda, jest bardzo wyraźna. Typ śląski, typ małopolski, budownictwa tak zwanego gotyckiego, potem budownictwo barokowe, potem obszary no, pogranicza Łemkowszczyzny i prawosławia, nieprawda, a także na północy również Tatarzy i Starowierzy i prawosławni. I w tych wszystkich bryłach architektonicznych, charakterystycznych dla poszczególnych wyznań mamy inne nieco układy, one są bardzo czytelne, nieprawda? I na podstawie tych właśnie tych elementów architektonicznych możemy stworzyć, wyodrębnić te podstawowe typy. Proszę Państwa, to są już tego, z tego już regionu, to znaczy ja go traktuję trochę bardzo szeroko, to znaczy Radom Kieleckie, Radomskie, trochę Lubelszczyzny, Rzeszowskiej, trochę Krakowskiego, a więc ta południowo-wschodnia część Polski, gdzie mamy przede wszystkim budownictwo zrębowe, z elementami no, różnymi dodatkowymi, jak tutaj jest w tej chwili podcień wzdłużny, to jest Rzeszowszczyzna, ale powtarza się także na terenie Lubelskiego i to są te formy, to już i tutaj mamy te formy już centralnej Polski. Tutaj mamy przykład bardzo ciekawego budynku, Spałk, to jest koło Żnina, koło Biskupina, nieprawda? Gdzie to się zresztą wiąże z tą teorią rozwoju budownictwa typu Nordisch, czyli tego, który zasadza się na wejściu w szczytu, gdzie jest wejście do sieni, za sienią jest izba, albo następna izba, albo komora, czyli taka amfilada. To jest przykład właśnie takiego typowego domu wąskofrontowego, czyli wejście w ścianie węższej. I ten typ będzie tutaj również występował w Kieleckim i aż na Pogórze. Aczkolwiek w bardzo takim niepowszechnym wydaniu, ale jednakowoż on będzie charakterystycznym. To są formy szerokofrontowe, to jest ta zasadnicza różnica, szerokofrontowość asymetryczna, gdzie sień jest zawsze po środku, po obu stronach izby lub izba i inne pomieszczenia. Ale to będziemy mieli, właśnie tutaj mamy jednoizbowe budynki z sienią i z komorą po drugiej stronie. To już jest i w pewnym stopniu szukając ewolucji i rozwoju form, zawsze się podaje przykład, że najpierw była chałupa z sienią i izbą, a potem była komora albo druga potem izba. W związku z czym z tych układów wąskofrontowych powstają układy szerokofrontowe, symetryczne lub asymetryczne. To są bardzo charakterystyczne takie, to już, no i oczywiście Zawisłą, wieś, która także słynie z malowania zrębów, czyli to Zalipie, ale to też jest osobna historia, tylko sygnalizuję, że takie właśnie zjawisko również występuje, ale malowanie występowało także i w innych regionach, chociażby w Łowickim, nieprawda, Sieradzkim, tylko że akurat w Zalipiu dzięki Curyłowej i całemu zespołowi malarek ta tradycja się do dzisiaj zachowała. Malowanie zrębów jest dość charakterystyczne nie tylko, no właściwie na terenie całej Polski, ale teren południowej Polski, właśnie ten, który tutaj jest przedmiotem naszych rozważań, to są
to malowanie pasmowe, które zresztą będą się potem przesuwały w kierunku na wschód i łemkowskie, bojkowskie budownictwo również będzie tak właśnie malowane w takie pasy podkreślające zrąb budynku. Stodoła. I tutaj mamy Kielce już, pewne formy z Muzeum właśnie tego kieleckiego. Właśnie takie bardzo charakterystyczne przykłady tego budownictwa, a to jest Bodzentyn, proszę Państwa, który to dom też wąskofrontowy z wejściem w ścianie szczytowej. Na końcu będziemy, zobaczycie Państwo moje zdjęcie bram właśnie w Bodzentynie do tych właśnie zagród zamkniętych. No dzisiaj to już jest tylko w tradycji i w skansenie na szczęście, bo to jest przeniesiony budynek do Muzeum Skansenowskiego. Formy różnego typu budynków, które no, oczywiście w architekturze drewnianej, oprócz wspomnianych budowli sakralnych, dużą rolę odgrywały kiedyś budynki przemysłowe, przede wszystkim wiatraki i młyny, folusze, tartaki i tak dalej, ale to też jest temat już też na następny wykład dwu czy trzygodzinny. To jest przykład tak zwanych koźlaków, w odróżnieniu od tych z kolonizacji holenderskiej Holendrów. To jest typowe wiatraki, które na naszych terenach pojawiły się dopiero w XIV-XV wieku, a które w XVIII-XIX wieku były najbardziej charakterystycznym elementem architektonicznym wsi, dlatego że prawie w każdej wsi był wiatrak, prawda? Dopiero po wojnie przyczyniono się do całkowitego zaniku tych form architektonicznych. Mamy tutaj zagrodę zamkniętą, która także, i to są te, także tutaj jest przykład lubelskiego domu wąskofrontowego w ścianie szczytowej, dworek, różnego typu ogrodzenia i zobaczycie Państwo także formę podcieniową, ale jakżeż inną zupełnie architektonicznie od form podcieniowych północnej Polski, nieprawda? Wystarczy, że jest inny kształt dachu, inne pokrycie dachu, a żeby zaklasyfikować ten typ do zupełnie innej formy. Środek zagrody zamkniętej, następne. I tutaj znów dotykamy innego zagadnienia, ja tylko tak sygnalizuję pewne rzeczy. Wspomniałem o kolonizacji holenderskiej i o pewnych formach, które na terenie Polski się pojawiają. Tutaj mamy przykład bardzo ciekawej konstrukcji przysłupowej, która dociera na te tereny, konkretnie na tereny rzeszowskiego z Śląska i z Łużyc. Dzięki po prostu tkaczom, którzy emigrowali od XV-XVI wieku na wschód i tam właśnie przenieśli tą enklawę, bym powiedział, budownictwa przysłupowego. Ale rzecz ciekawa, znów to jest temat sam w sobie, mianowicie niektóre bużnice, czyli synagogi, czyli domy modlitw żydowskie, również były budowane w konstrukcji przysłupowej, chociażby tutaj w Pilicy, oczywiście to tylko jest w literaturze zaznaczone u piechotków, bo żadnych drewnianych bużnic już w Polsce nie ma. To są właśnie te typy, to typ konstrukcyjny przeniesiony z zewnątrz, czyli z Łużyc, ze Śląska na te tereny rzeszowskiego. Malowanie różnego typu. I tutaj mamy, może cofniemy się, to są już zagrody zamknięte z tego terenu. To jest koło Opatowa według inwentaryzacji profesora. To jest charakterystyczny dom kielecki, tak zwany świętokrzyski, także z opracowań tłoczka i ciąłka.
Mamy tutaj tą właśnie tę charakterystyczną formę sień, izby i komorę. Czasem do komory jest wejście osobno, a czasem tylko z izby. I to będzie widoczne od razu na bryle budynku, na zewnątrz budynku, co zresztą zobaczymy na kolejnych. To są znów temat sam w sobie bardzo ciekawy, mianowicie w latach 50. i 60. były w Wiślicy prowadzone badania nad tysiącleciem państwa polskiego. Profesor Włodzimierz Antoniewicz prowadził te zajęcia, te archeologiczne i również ekipa architektów i ekipa etnografów brała udział i powstała bardzo ciekawa inwentaryzacja. Ja opracowałem na podstawie tej inwentaryzacji artykuł, ale miał się ukazać w wydawnictwie Kieleckim, ale się jeszcze nie ukazał, bo nie dotarł do mnie. To są właśnie te zdjęcia, raczej te rysunki właśnie z obszaru Wiślicy, z tego obszaru Busko, powiat Busko, z tego Nadnidzia, nieprawda, ten obszar Kieleczyzny Nizinnej, który zresztą jest również reprezentowany w tokarni. No i właśnie tutaj poruszamy następny też temat, który jest ogromnie ważny, mianowicie konstrukcje. Mówiliśmy o konstrukcjach drewnianych, zrębowych, ale także należy pamiętać, że w starym budownictwie bardzo często była konstrukcja pleciona. Archeolodzy odkrywają takie konstrukcje i ta ciągłość tej konstrukcji dotarła właściwie do chwili obecnej. I nad Podnidzie właśnie, około tej Wiślicy, miały bardzo piękne obiekty budownictwa, szczególnie w Stodolnego. Zobaczycie Państwo tutaj przekrój stodoły pleciony, ale z bardzo archaiczną konstrukcją na sochy, czyli dach oparty nie na krokwiach, tylko na kozłach, które opierają się na ślemię, a ślemię leży na tym rozwidlonym pniu, nieprawda, tak zwaną sochą. Prawda? To jest to konstrukcja sochowa, jedna z najbardziej archaicznych konstrukcji w budownictwie drewnianym. Odkrywana zresztą przez archeologów, a mająca właściwie światowy zasięg. To są ten elewacja takiej typowej stodoły plecionej na sochy wewnętrzne. I tutaj mamy właśnie ten przekrój tego. I tutaj mamy skieleczyzny, formy właśnie takie budynków. Zauważycie Państwo, jak bryła, właśnie forma dachu, malowanie, a nie tylko rozplanowanie, świadczy o odrębności typologicznej. Tutaj mamy też XIX-wieczny obiekt z wejściem w ścianie szczytowej do sieni i w układzie anfiladowym. Podobna sytuacja i tutaj. To jest też teren Kieleczyzny, który tutaj w latach 60., 70. penetrowałem i te rzeczy tutaj jeszcze były uchwytne. Następna forma tutaj, to jest właśnie tego obszaru tutaj. A z kolei tutaj dałem taką ilustrację troszeczkę dalej, bo to jest z Sądecczyzny, co świadczy, że ta forma wąskofrontowości aż od Kaszub, Pałuk, Kujaw, Mazowsza, Lubelskiego, Kieleckiego opiera się o podnóże podgórskie, karpackie, nieprawda? I ona już ginie, podczas gdy po drugiej stronie Karpat już mamy zupełnie inne formy architektoniczne. Także z tych terenów bardzo ubogie pod względem rozplanowania formy jednoizbowe sienią, które zresztą bardzo często później się wydziela następne pomieszczenie i tworzą się układy półtora czy dwutraktowe.
No i teraz tutaj również formy, także z Gór Świętokrzyskich, bardzo taka specyficzna forma, analogiczna prawie że do śląskiej, no, ale posiadająca tutaj z tej rzeszowszczyzna z kolei. I tutaj mamy przykład innej zupełnie konstrukcji, tak zwanej sumikowo-łądkowej. Wszystkie formy, które Państwo widzieliście, no nie wszystkie, ale większość, to była konstrukcja zrębowa, na różne zresztą zawiązania. Natomiast jedną z bardzo także archaicznych form są słupy, te narożne, które posiadają tak zwane kamy, czyli wyżłobienia, w które wpasowane są belki. I ta konstrukcja nazywa się konstrukcją sumikowo-łądkową. Sumik jest ta forma stojąca, ten słup, a łądka jest beleczka, która jest wpasowana na zasadzie no, podobnej układu poziomego. Również te formy zagród. No i właśnie ta brama, o której wspomniałem w Bodzentynie, bramy do zagród zamkniętych. Oczywiście dzisiaj już tego nie ma, ale to są oryginalne zdjęcia, które fotografowałem właśnie w Bodzentynie. No i chyba to jest ostatnie zdjęcie. Też proszę zwrócić uwagę na pewne formy zdobniczo, ale o pewnym charakterze zdobnictwa, mianowicie pewnych sakralizacji tego budynku, nieprawda? Co bardzo często występuje w budownictwie drewnianym, nie tylko we wnętrzu, ale także i na zewnątrz budynków. Właśnie ten krzyż, który jest tutaj namalowany w uroczystości jakiejś kościelnych. I to byłoby, proszę Państwa, no wyjątkowo mi się udało przez godzinę przebiec ten bardzo bogaty materiał, ale on jest nieporównywalnie uboższy od tego, co mógłbym Państwu zaprezentować. Dziękuję Państwu bardzo.